Witaj, żono. Wróciłem po 2 latach z wyprawy. Oczekuję, iż zrobisz mi sprawy i nalejesz mi oczu chrupić. Witaj, mój luby. Cóż tak rychło? Ano, wyprawa była dość łatwa i dużo mnie zgrabili. Cóż to za spodnie? Czyś byś mnie zdradzała? Chodź, muszę cię ściąć. A cóż to? Jeszcze ciepło! Nie godzisz się! Proszę! A cóż tu się dzieje? Braniu! Zabiłeś kuzyna szwagra mojego swojej matki! No i zdycha tu! O, i spodnie w końcu wyschły. Wszyscy się ich bali. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze najstarszy górali, jeżeli to wyszło. Grupa wikingów wyruszyła na ziemię słowiańskie. Wiadomo, po co? Palić na wodę. Dobra, płyniemy! Płyniemy! Gios mój! Gios mój! Gios mój! Gios mój! Paty? Gios mój! Nie, to wios. Gios mój! Dobra, dobijamy! Do broni! Rabować! Rabować! Dziewczyna! Kącić! Czy właśnie z pana im spuściło? Nie, z tego co się zorientowałem, to zabili mojego. Ale i zaraz powyrzucam. Idę do kładu. Chemia nie pada mi na głowę. Dobra, tej sceny jest pół roku później! Ale ja chodzę. Coś tam się ta wyprawa nie poszczęściła. Cicho! Szorują podłogę. Jak widać, bo to jest taka opowieść z morałem, i każda wyprawa się opłaca. Brawo! Herszcie, przychodzę do ciebie z ofertą, której nie możesz odrzucić. Spójrz, Jano, mam do zaoferowania ten oto hełm. Piękna pamiątka mojego rodu. I liczę sobie za niego jedyne 3 denary. Teraz zobaczymy, co ty w ogóle godzisz, że nam przerwałeś nasze korzystne muzykowanie. Spójrz, Jano, sam. Nie, no nie bierz od tego wieśniaka. Śmierdzi. Szukam, ale... Skorodowany. Niesamowicie. Pozwól, że mówicie, że może ja mu wypłacę te 3 denary. Herszcie, według uznania, Idź i dziękuj Bogu, że życie ocalił. Poszedł Bogie. Chodź Bobkiem, policzę. Trzeba mocniej, trzeba im plackiem go. Co to jest? Hełm? Czekaj. Przecież ja go zdobyłem, hej.
Nie! Łapy prezent. Ja wypłaciłem trzy kopniaki. I ten hełm przyda się bardziej. Stary już, nieruchawy. A ja do walki skory. Zapłacisz 5 denarów, będzie twój. Prędzej. Płacę, utnę! I ten hełm ci dam. Coś ty zrobił. A ty co? Coś ty zrobił. Żal ci starego piernika? Co? On przynajmniej dała mi trochę żarcia. Głodny byłem, a teraz nic nie wiem. Ty! Opoił ty jeden. Ty! Chodź! Pokaż, jaki jesteś dobry. Chodź! Ty, koś w bobku! No! Będą mi tu prawo hełmu odmawiać. Przecież wiadomo, że najzacniejszy hełm do najzacniejszego woja należy powinien. Jakoś do mnie, ładnie leży, nie? A hełm należy do mnie. Moglibyśmy ją pociąć na trzy części, ale to nie będzie robiło. Musimy rozstrzygnąć to walką! Nie, w ten sposób tego nie rozstrzygniemy.
Wszyscy jesteśmy równymi szermierzami. Nie! Musimy rozstrzygnąć to konkursem tańca! Kapela! Thank you.